Cześć, z tej strony Łukasz, czyli naczelny sklepikarz sklepu Szpeje i łowca skarbów w programie Czwórki Łowcy Skarbów. Dzisiaj z okazji zakupu tego pięknego obrazu autorstwa Józefa Wasiołka, którego dokonałem właśnie na planie Łowców Skarbów, pokażę Wam, co jeszcze innego wisi u mnie na ścianach pracowni, tak żebyście mogli sobie wyrobić opinię na temat mojego gustu. I jak widzicie, na honorowym miejscu King Bruce Lee Karate Mistrz, czyli ktoś, o kim Franek Kimono w latach 80. nasz pierwszy raper już śpiewał i go podziwiał. No i ja też bardzo chciałem być Bruce'em Lee i karateką. Oglądałem filmy z nim, potem pamiętam, oglądałem też Wojownicze Żółwie Ninja, jeden z najbardziej absurdalnych konceptów kreskówek. Żółwie jedzący pizzę, których wychowuje szczur w kanałach. Pamiętam, że w 90. roku był jeszcze taki serial Ostatni elektryczny rycerz z takim małym Ernim, który pomagał swojemu partnerowi policjantowi i wszystkich bił na kwaśne jabłko. Także Bruce Lee to jeden z moich obrazów tutaj, który od razu łapie oko wchodzących do mojej pracowni. A za mną trzy obrazy mojej przyjaciółki Loli. Lola nie tylko maluje, Lola jest artystką totalną. Koniecznie sprawdźcie jej pracę tutaj. Z tego co widzę, miała taki okres psychodeliczno-surrealistyczny. Jest szalona, jak to artystka, ma wiele okresów, obecnie maluje piękne kwiaty. Koniecznie to sprawdźcie, a na szpeje.com możecie też wiele projektów i plakatów kupić. Ja lubię mieć plakaty swoich przyjaciół na ścianach, no i właśnie tak tutaj jest. A za mną na ścianie dwóch samców alfa, tutaj Arnold Schwarzenegger jako elektroniczny morderca. Fenomen kina światowego, bardzo słaby aktor, który zrobił gigantyczną karierę, a filmy o Terminatorze to było naprawdę dobre science fiction. Zobaczcie, to jest polski plakat z lat 80., do którego kupiłem prawa autorskie. Możecie też go kupić na szpeje.com. Przyznacie, że taki groźnie spoglądający Arnold ze ściany budzący Was rano może robić wrażenie. A obok tutaj jeszcze następny samiec alfa, czyli Lis Vitalis, który tutaj kurę w pysku sobie trzyma. No, Lis Vitalis, płyta winylowa z bajką. Lubię sobie coś takiego powiesić. Też piękna okładka, taka kolorowa, też trochę taka w stylu psychodelicznych lat 60. W Lisie Vitalisie zawsze mnie śmieszyło, że jeden z lisów, który jest tam wspomniany, nazywał się Ancymon Łysy. Dobra, teraz będę mówił do Was zza kadru. Jesteśmy w łazience, która była obskurna. My ją trochę odmalowaliśmy i powiesiliśmy kilka śmiesznych rzeczy. No i są tu przejaja. No tutaj mamy jakiś wyszywany obraz z mewą, pewnie kupiony za jakąś piątkę. Do tego rysunek mojego ulubionego Marka Raczkowskiego. A tutaj zobaczcie, nad muszlą klozetową, której nie będę Wam pokazywał, mamy tutaj mięśnie podpotyliczne w bardzo dużym formacie. Jakaś też samoróbkowa pomoc szkolna. Potem teraz przeniesiemy się tutaj. Tu też obraz, sztuka kategorii Z, powiesiony jeszcze chyba o 90 stopni, nie tak jak ktoś sobie to zamyślił. A tutaj też reprodukcja znanego obrazu, kupiona chyba za dychę. A do tego w ramce mamy jeszcze oprawioną torbę z butiku Pantu Nie Stał sprzed wielu lat z napisem Dziadostwo. No i takie rzeczy dzieją się tutaj w tej naszej łazienko ubikacji. Przeszliśmy teraz do takiego pokoju warsztatowo-garażowego, tam gdzie jest robiona brudna robota. No i w latach 70. i 80. i wcześniej były modne takie tablice albo plakaty BHP, a my mamy tutaj zaprojektowany przez plakacistę współpracującego ze szpejami Kubę Kamińskiego właśnie taki piękny plakat Chroń palce z takiej BHP-owskiej serii. No i jego sobie tutaj powiesiłem, bo bardzo pasuje do tego wnętrza. No a tutaj przykład takiej sztuki abstrakcyjnej, tym razem mojego autorstwa. Te dzieła sztuki, te kolaże łącznie razem z konceptem i wsadzeniem tego wszystkiego w ramki. Trwało to może wszystko 4 minuty. Na przykład wziąłem jeża ze starego przekroju, wyciąłem, dodałem napis koty w sztuce. No i niby, że to ma być śmieszne. Tutaj jakiś katalog starych skarpetek z lat 70. też z jakiejś gazety. Jakiś napis z fajną typografią. Cześć Ci barbarzyńco. No a całości dopełnia plastikowy Indianin, którego sobie tutaj powiesiłem na dole. Jeśli z tego jeżyka i skarpetek skierujemy się w lewo, to będą drzwi do zaplecza. No a nad tymi drzwiami taki plakacik. Bardzo go lubię, bardzo miło się na niego patrzy, no bo Pulp Fiction to film mojego liceum. Wspaniały, no i tutaj mamy
Julesa i Vincenta w tej scenie, która właściwie otwiera na dobre ten film. Bardzo dobra rola Travolty, on wtedy wrócił w wielkim stylu. No a tutaj jeden z moich ulubionych ludzi, którzy kiedykolwiek stąpali po ziemi, czyli David Bowie, artysta totalny, który miał każde oko w innym kolorze. I tutaj na plakacie Jakuba Zasady, reklamującego jakąś tutaj wymianę płyt winylowych odbywającą się we Wrocławiu. David Bowie, super gość. A tutaj kolejny przykład czegoś, co pewnie zauważyliście, czyli mojego sentymentu do kultury popularnej i lat 80. Plakat do filmu o Rockim, co prawda trochę późniejszego. Ten pierwszy film to był naprawdę bardzo dobry dramat sportowy. Późniejsze części były już trochę większą chałturą, ale ja cały czas czuję wielkie wzruszenie, kiedy w czwórce Rocky zadaje decydujący cios Ivanowi Drago i on osuwa się na deski. Do tego muzyka zespołu Survivor jest naprawdę świetnie. Rocky zasługuje na to, żeby wisieć na mojej ścianie. A tu kolejne dzieło Loli, o której już wspominałem, tym razem obraz z wystawy Początki życia, na której wernisażu byłem, no i to była zupełnie szalona wystawa, bardzo mi się podobała, no i dostałem właśnie taki obraz. Obraz nazywa się Karmienie niebieskim. Lola przerabiała tutaj stare obrazy, tutaj kogoś, kto siedział na tym krześle, zastąpiła pantofelkiem i jakieś tutaj takie niebieskie, plastikowe, biżuteryjne oczko wkleiła. Lola Sterylska, Karmienie niebieskim. Bardzo lubię ten obraz. Na mojej ścianie wisi też mnóstwo wycinków starych gazet. No i to są takie wprawki do kolaży, które czasem ja, ale głównie Jagoda tutaj tworzy. No i tutaj gimnastykujemy swój umysł i próbujemy szukać jakichś absurdalnych, surrealistycznych, niecodziennych skojarzeń pomiędzy obrazami, wycinankami obrazów, hasłami na tych gazetach. Po prostu ćwiczymy mózg w ten sposób i wychodzą naprawdę zabawne rzeczy. Tutaj mamy papieża, Mika Jaggera, jakieś sowieckie panie śpiewające w chórze, tu jakiś grecki bóg. No i wszystko jest okraszone kształtami, kolorami i różnymi hasłami, bo zbicie właśnie takiego obrazu z jakimś hasłem, które pozornie nie pasuje, może dać zaskakujący efekt. Także to jest też codziennością na moich ścianach. Tutaj okładka do czasopisma Polska zaprojektowana przez Andrzeja Krajewskiego i bardzo polecam te czasopisma. Okładki są fenomenalne i mogą służyć właśnie jako osobne dzieła sztuki, a Andrzej Krajewski to jeden z moich ulubionych polskich artystów i plakacistów okresu PRL-u. Te okładki były właśnie też tak skonstruowane, że kiedy je się rozłożyło, to ten tył z przodem się zbiegał i stanowił całość. No i takie czasopismo Polska czasem zdarza się na giełdach staroci. Jeśli jest w dobrej cenie, zawsze chętnie sięgam. Naprawdę wspaniałe polskie projektowanie. A Andrzej Krajewski dodatkowo jest autorem mojej ulubionej bajki Narzutnik, czyli Dzieci pana astronoma. On ją przepięknie narysował. No i tutaj jeszcze takie rzeczy, które co prawda nie wiszą na ścianie, no ale oprawione obrazy, które czekają na swoje miejsce. Tutaj mam na przykład okładkę zespołu The Zombies. Pamiętacie taki utwór? Tum, 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 pu-a, tum, 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 pu-a. Bardzo znany, psychodeliczny rock z lat 60. Tutaj oprawiona okładka Ty i ja to coś, co też chętnie sprzedaje u siebie w sklepie stacjonarnym te okładki i oprawa graficzna, za którą odpowiedzialny był Roman Cieślewicz, to jest też top polskiego projektowania graficznego. A tutaj mam jakąś starą reklamę lodówki Eldom. A tutaj Jamesa Bonda przebranego za klauna. Jak widzicie, na moich ścianach dzieje się bardzo dużo i bardzo dużo zaskakujących rzeczy i do tego was zachęcam, żeby wasze ściany nie były nudne, nie były powtarzalne i żeby się zmieniały. Jak coś wam się znudzi, to po prostu to zdejmijcie, zastąpijcie czymś nowym. Dla mnie wartościowa może być i sztuka, i dobre projektowanie, i piękny plakat, ale też wydarty kawałek gazety, który jest zaskakujący i ma coś w sobie, może tam właśnie zawisnąć. Próbujcie robić swoje kolaże, jest to świetna zabawa, szczególnie z dziećmi. No i też bardzo dobra gimnastyka dla mózgu, żeby nie stracić takiej świeżości. Kupujcie plakaty w szpejach, ale nie tylko w szpejach. Żegnam was razem
z Bobiem Drewiczem, postacią stworzoną przez nas na potrzeby tej ramki. Jeszcze jedna rzecz co do ścian, której się nauczyłem. Jeśli wasze dzieci smarują wam po ścianach farbami i pisakami, to po prostu starajcie się tym nie przejmować. Nie jest to aż tak wielka tragedia. Świat się nie wali, a zobaczycie, że za kilka miesięcy albo za parę lat będziecie na to patrzeć z wielkim uśmiechem.